Standardowo już na tej wyspie się zgubiliśmy. Przy pagodzie skręciliśmy na Paprikanos. Life is a journey. Witajcie dnia kolejnego. Idziemy na wschód słońca. Jak widzicie, jest już jasno, ale słońce jeszcze nie wzeszło ponad horyzont. A my idziemy. Trochę się pomoczymy, trochę zobaczymy, jak to wygląda, a przy okazji wam pokażemy, jak wygląda to wszystko z rana. Standardowo już na tej wyspie się zgubiliśmy. Pojechaliśmy w jedno miejsce, gdzie droga nam się skończyła, ale za to był budynek partii, tej ludowej ichniej tutaj. Nie filmowaliśmy go, bo nie wiedzieliśmy, jak oni mogą na to zareagować. Teraz przyjechaliśmy do takiej wioski rybackiej. Zobaczcie. Tam się kury ganiają gdzieś, wydziobują resztki tego, co gdzieś woda zostawiła po odpływie, bo z tej strony wyspy jesteśmy po drugiej stronie wyspy niż to, co wcześniej wam pokazywaliśmy. I tu jest odpływ. Słychać jakąś muzykę lokalną. Nasz motor zostawiliśmy na skrzyżowaniu i idziemy takim wymurowanym, nie wiem, co to jest, molo. Nie wiem, czy to molo, czy to można nazwać molem, no bo tutaj normalnie mieszkają ludzie. I tu nie ma turystów. Jesteśmy znowu jedyni biali. No ale cóż, będziemy musieli tak wrócić w to miejsce, gdzie się zgubiliśmy, żeby dojechać do tego deptaku tutaj w tym głównym takim miejscu, gdzie turyści przypływają do tego głównego portu. Ale to pewnie za chwilę. Teraz pokażemy wam, jak tutaj wygląda takie powolne życie tych ludzi. Tu jest jakaś firma, która organizuje w ogóle rejsy dla nich do Tajlandii i na ląd w Kambodży. Dojechaliśmy do jakiegoś sklepu, tutaj też przyjechał pan warsztat. Coś tu się musi dziać też, bo jest restauracja, ale nie widzimy żadnych białych. Doszliśmy do końca pomostu. Rybki sobie pływają gdzieś na dole. Nie wiem, czy będzie to widać z tej kamery. Może nam się uda telefonem nagrać, będzie lepiej. No, natomiast no, jesteśmy w tej typowej takiej rybackiej wiosce. Tylko że po drugiej stronie wyspy. To, co wcześniej wam pokazywaliśmy na początku, to jest tamten cypel. O, tamten. Później przejechaliśmy wyspę na drugą stronę, za te góry. I później z powrotem wróciliśmy tu i przyjechaliśmy. Jesteśmy praktycznie na południu, a nasz resort jest mniej więcej za tym tutaj cypelkiem takim. Nie wiem, czy to widać. Za tym cypelkiem. Byliśmy tam. A za tym cypelkiem jest nasz resort. Dobra, chwilę się tu pokręcimy i pojedziemy do tej głównej miejscowości. Głównej miejscowości. Edyta mnie zawsze poprawia, że mówię głównej. Zobaczcie, łazimy sobie tutaj i wzięliśmy sobie trzcinę cukrową z lodem. I tak łazimy i między tymi domami są rozwieszone sieci. Myśleliśmy, że tam oni suszą te sieci po prostu. A tutaj normalnie są ryby. Nie wiem, czy oni je hodują, czy je złapali. Ale zobaczcie, jakie bydlaki. Normalnie ryby sobie pływają, nie? To jest spore, co? I to jest oddzielone siecią właśnie.
i one sobie w kółko pływają. Dotarliśmy w końcu w to miejsce, w które mieliśmy dotrzeć. Po trzech próbach. W hotelu nam mówili, że tu jest taka... coś jak w Siem Reap, że jest takie Pub Street. Tu gdzieś przypływają wszystkie promy. Aha, tam przypływają promy. No i tu rzeczywiście jest taka promenada. I tu jest akcja turysta na całego tutaj. Longset Resort. Pura Vita Resort. No, jest pięknie. Zaraz wam to wszystko pokażę. To jest to główne miejsce, gdzie się przypływa na Korong. Welcome to Korong. No i tak to się wszystko prezentuje. No, tutaj są te jet skye. Tu przypływają promy i tam. Z tego co widzę, albo po prostu tamten płynie od resortu do resortu. Piasek jest bielutki, jest pięknie, jest bajkowo. Wcale się nie dziwię, że wszyscy mówią, że to są rajskie wyspy w Kambodży. Nie dość, że jest pięknie, to jeszcze naprawdę nie jest drogo, bo tu w wielu miejscach jest dużo taniej niż w Siem Reap na Angkor Wat. Bo tam na Angkor Wat jedliśmy zupę za 6,5 dolara. Samą jedną zupę, natomiast tutaj były potrawy, które kosztowały po 2, 3, 4 dolary. To już była taka naprawdę droga potrawa. Tak to wygląda. Jest pięknie, natomiast tu już widać turystów. Stąd do naszego ośrodka jest jakieś 15 km. Ale tu już widać rzeczywiście, że ta część wyspy żyje turystom. Dojechaliśmy na rozjazd. Tu jest ten rozjazd, tak jak tam wyjeżdża ten motor. I tam się jedzie właśnie do Lonely Beach. Natomiast tu macie pagodę. Budują pagodę. A jako, że jest niedziela, no to nikt nie pracuje tutaj na budowie. Normalnie gdzieś tam w budach z żarciem wszyscy są. Natomiast tutaj w niedzielę nikt nie pracuje. I przy tej pagodzie, jak sobie skręcicie jadąc od strony wyspy właśnie w lewo, tak, to pojedziecie na Lonely Beach, tam dalej. Natomiast jak pojedziecie tu prosto, to dojedziecie do tej wioski rybackiej, tam gdzie jest ten hotel 71. A my teraz pociśniemy na taką tajemniczą plażyczkę lekko w bok i za chwilę was tam zabierzemy, albo wam to pokażemy. A tu są chyba wszyscy. Tu jest chyba jeszcze więcej tablic niż w Unii Europejskiej, jak się buduje coś. Więc tu chyba jest wszystko napisane, łącznie z projektem. Jak tą pagodę budują. Ile tych tablic jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Jest ponad 10. No, z 15 tablic. Po bólach dwóch dni szukania, bo to jest nasz drugi dzień na motorku. Albo jak mówi Misza, na motorze na wyspie. W końcu dotarliśmy do Lonely Beach, albo inaczej, jeszcze nie dotarliśmy, ale już jesteśmy na dobrej drodze. Co? Mówię, że jeszcze nie dotarliśmy. No, ale już jesteśmy na dobrej drodze. Już dojechaliśmy do takiego miejsca, gdzie się już dalej jechać nie da motorem. I oczywiście, jak to w takich miejscach, powstał interes. Zadaszony parking, miejsce, gdzie można kupić sobie coś do picia.
ten zadaszony parking to jest jedyne pół dolara za cały dzień, więc cena spoko. I jeszcze trzeba się przejść z jakieś tak, nie wiem, 500 metrów i będziemy na takiej w sumie dzikiej plaży, bo tu żadnej drogi nie ma. Chociaż tutaj jakbyśmy się przemęczyli motorem, to byśmy dojechali chyba. Tak, tędy tak. No natomiast już stwierdziliśmy, że nie będziemy kombinować, bo próbowałem objechać to górą. Stwierdziliśmy, że bez sensu walczyć motorem, skoro można się spacerkiem przejść, a pół dolara to żadna krzywda. Więc też niech miejscowi sobie zarobią, a tak na dobrą sprawę to jest jedyny dom. Dom. To jest duże słowo, później wam pokażę, jak będziemy motor odbierać. Jedyna taka szopa ichnia, kambodżańska, kmerska, w okolicy, ja wiem. 5 kilometrów? 8, 10. Nie, tam wcześniej na zjeździe były chaty. No tak 5-6 kilometrów mniej więcej. Dobra, tuptamy laskiem. A no i zupełnie tak jakby temat na marginesie, bo zatrzymaliśmy się napić na takim skrzyżowaniu, gdzie był znak na wodospady. No i rozmawialiśmy tam z właścicielką i z właścicielem i z dzieckiem ich o tych wodospadach, czy to ta droga na pewno. Bo tu wiecie, tu jest tak, że jest po prostu taka drewniana tabliczka, jest napisane waterfalls, nie? Ale droga to jest taka jak tutaj, jak za nami widzicie, nie? Więc nie byliśmy pewni, dopytujemy. A oni mówią, że teraz nie ma wodospadów. Teraz nie ma, bo od 3 miesięcy deszcz nie padał, więc nie ma wodospadów, bo wody nie ma w ogóle, więc nawet nie ma sensu tam jechać. Więc sobie odpuściliśmy i idziemy na Lonely Beach. To nie jest 500 metrów, to jest jeszcze kilometr do plaży, więc spoko. Zobaczcie, jakie są właśnie tabliczki. O, tabliczki są właśnie w ten deseń porobione. I ogólnie na tej wyspie poruszacie się na bazie takich tabliczek wszędzie. No tu motorem byśmy musieli trochę powalczyć. Zaba. Halo? Tak. Jak to na zielarkę przystało, dojrzała jakąś roślinę i musiała sobie ją skatalogować. Norma. Ja się już przyzwyczaiłem. No taką dróżką teraz musimy dotuptać kilometr. I wydaje mi się, że jednak motorem byłoby to możliwe, natomiast myślę, że to są jeszcze nie moje umiejętności jazdy na motorze. To mój trzeci dzień na motorze w życiu, więc no, sami rozumiecie. Tak idziemy. I co jakiś czas jest znak z cyklu, nie poddawaj się, nie przejmuj się. No. Ale ogólnie powiem wam, że klimacik całkiem spoko. Tu musi być całkiem ciekawie w porze mokrej, bo teraz mamy sucho, nie? A ta roślinność jest mimo wszystko taka bujna, a w porze mokrej, jak to wszystko ocieka wodą wręcz, to musi być ciekawie już taka typowa dżungla, bo teraz to tak, no jest gęsto, ale czujemy się, jakbyśmy szli przez taki las w Polsce. Be present. No i tak co chwila są takie tablice. Powiem taką historię, bo podjechaliśmy na ten parking i no jest pół dolka za cały dzień, nie? Rozumiecie, dwa zyla, nie? No i podjechali za nami Angole i się targowali, że oni tylko na godzinę przyjechali i czemu oni muszą płacić pół dolka. Kumacie, ci ludzie tutaj zarabiają miesięcznie 200, 300 dolców, jak ktoś zarabia z tych miejscowych, to jest już naprawdę gigant, nie? I przyjeżdża Angol, który zarabia na socjalu siedząc dużo więcej. To zejdź na bok, zobaczcie na giganta. Jedzie miejscowy motorem. Miejscowi się nie tego. Się nie cyrtolą, nie? On jedzie, przed zakrętem trąbi i on jedzie. Ale wracając do tematu tych Angoli, co tam za nami przyjechali.
przyjeżdża taki Angol, który siedzi nawet nie pracując, siedzi na socjalu, stać go na to, żeby raz w roku wyjechać gdzieś na wczasy. Wiem, że takie są kryteria na wyspach, bo, że tak powiem, mamy w rodzinie urzędników, którzy się zajmują tymi rzeczami. I przyjeżdża taki Angol do kraju, gdzie ktoś pracując 7 dni w tygodniu, bo tu nie ma wolnych, zarabia mniej niż on będąc na zasiłku dla bezrobotnych. I przyjeżdża taki Angol i się targuje o cenę na parking. $0.50, czyli to nawet nie jest pół funta dla niego, nie? To jest dla mnie, nie wiem, gdzieś niektórym ludziom w Europie się poodklejały niektóre komórki. Ci ludzie też tutaj by chcieli normalnie zarabiać, więc jeżeli nie ma przeginki, no to trzeba im dać zarobić. Jeżeli przeginają i wiemy, że przeginają, to też się targujemy. Natomiast jeżeli nie ma przeginki i cena jest naprawdę spoko, no to trzeba im dać zarobić. No a z drugiej strony, skoro był taki kozak i chciał się targować, to przecież mógł zawsze zapakować się na motor i przyjechać do samej Lonely Beach. Jaki problem? Miejscowi jeżdżą, on też mógł. No, dotarliśmy do tej sławetnej Lonely Beach. Rzeczywiście, to jest taka plaża, gdzie miejscowi raczej nie zaglądają, bo są sami turyści. Nie jest ich dużo, bo jest dosłownie kilkanaście osób. Natomiast przykre jest to, że my przyjeżdżamy z Europy i bardzo często przeszkadzają nam śmieci w Kambodży. Natomiast tu wszystkie śmieci, jakie są, pozostawiali turyści. Bo jest to popakowane w woreczki i poustawiane pod drzewem. A teraz też przyjechała taka para chyba z Holandii. Otworzyli browary. Puszki oczywiście walnęli gdzieś tam na ziemię. Odpalili muzykę na full. No i taki to klimat, że wszędzie, gdzie przyjedziecie, mimo że jest fajne miejsce, takie dzikie, odludne, gdzie można by było fajnie pochillować z naturą, zawsze się znajdzie ktoś, to tak na dobrą sprawę nie wiadomo, po co tu przyjechał, bo jak ktoś przyjechał sobie puścić tutaj na full muzykę i drzeć koparę, no to równie dobrze mógł zostać w resorcie u siebie. Natomiast jeżeli chodzi o takie samo miejsce, to rzeczywiście fajnie, można tu przyjechać z hamakiem i nawet między gdzieś tymi palmami sobie hamak rozbić i się spać po prostu. Można tu normalnie kimać na dziko, więc z tej perspektywy miejsce jak najbardziej spoko. Ważne, żeby wziąć wtedy ze sobą jakieś jedzenie, nie? Żeby mieć co zjeść, bo tutaj do najbliższego miejsca, gdzie można coś kupić, jest jakieś 2 km marszu. Więc tak, sama plaża jak najbardziej na plus. Natomiast ci już akurat wyłączyli muzykę, więc spoko, może już będzie cisza. Ale sama plaża jak najbardziej na plus. Pełno palm. Jeżeli chodzi o wodę, to dno takie piaszczyste typowo. Płaskie, także można popływać. Gdzieś kawałek dalej łodzie wędkarskie. Wędkarskie, rybackie, nie wędkarskie. Łapią ryby. I cisza. Cisza, spokój. Druga sprawa, że na tej plaży można się zgubić rzeczywiście, bo jak sobie spojrzycie, to ta plaża zaczyna się o tam. Idzie aż tu gdzie my jesteśmy, tu gdzie małżowinka siedzi, i aż do tego miejsca, a tam gdzieś na cyplu samym miejscowi stoją i skaczą do wody. Natomiast Golden Beach, czyli tam gdzie tam, co już wam pokazywaliśmy dzień wcześniej, jest za tamtym cyplem, się wpływa, jest Golden Beach. I tak na dobrą sprawę chyba
Chyba właśnie zaraz tam też pojedziemy, żeby się tu kąpać i tam też u Kima zjemy, bo tam to jedzenie naprawdę Kim miał całkiem spoko. No, posiedzieliśmy, ja wiem, z godzinkę może półtorej na Lonely Beach. Fajna plaża, jak najbardziej godna polecenia. Gdzieś możecie się zgubić, tak jak mówiłem, i znaleźć swój zakątek, tak żeby spokojnie sobie poodpoczywać. Uważaj za batutę, bo tutaj idzie, widzisz? Taki robal idzie, co gryzie. Nie wiem, jak on się nazywa. Ale jedziemy na Golden Beach. Za ten resort Golden Beach. Kawałek dalej, tam gdzie jest ta wioska. Taka rybacka. Tam, gdzie byliśmy 2 dni temu bodajże. I tam coś zjemy, wypijemy sobie kokosa. I tam poczulujemy chwilę. Jak jakoś bardziej nam przypadła tamta część wyspy do gustu. Mimo że tutaj naprawdę jest fajnie, naprawdę jest super. Tu jest taki klimat, że jakbyście chcieli na przykład jechać z ekipą, nie wiem, studenciaki albo jakaś ekipa zwariowanych 40-latków, to wziąć właśnie hamaki, bujnąć się z tego głównego portu motorami. Zostawić motor na tym parkingu, gdzie my zostawiliśmy, za pół dolka, za cały dzień. I spokojnie można sobie tutaj, nie wiem, na plaży ognisko rozpalić, zjeść coś i kimnąć w hamakach na plaży między palmami. Ten teren też był tam wystawiony tak jakby do sprzedaży, bo był baner. I tak trochę nas to zdziwiło, że no taka w sumie najbardziej popularna plaża, bo jak się wjedzie tylko na wyspę, to wszędzie wszyscy mówią o Lonely Beach. Natomiast nie ma tu żadnego resortu i jest totalna dzicz. Tam jest jedna taka chata opuszczona, gdzie jakiś rybak mieszka. Natomiast tak jak sobie popatrzyliśmy głębiej, to z tego względu, że tak jakby na zapleczu tej całej plaży, nawet ten teren, gdzie teraz idziemy, podczas pory mokrej musi być po prostu totalnie podmokły, bo leży pod taką górą. No i to jest tak na dobrą sprawę jedyne ujście tej wody, jak pada w stronę oceanu. Więc wydaje mi się, że to jest przyczyna. Oprócz ceny, nie wiem, jaka jest cena, postaramy się to sprawdzić, bo znaleźliśmy, była tam strona po prostu napisana internetowa, więc sobie sprawdzimy. Jeżeli znajdziemy taką cenę, to Wam napiszę tutaj w opisie pod tym filmem. Czyli raz, że pewnie cena, druga sprawa to ten podmokły teren w porze mokrej, a trzecia sprawa to dojazd, bo tutaj motorem można dojechać na kilometr do plaży w suchej porze, tak tu mi Eddie podpowiada, natomiast jeżeli jest pora mokra, to tu gdzie my motorem dojechaliśmy do tego parkingu, to już ten dojazd wcale taki łatwy nie jest, bo tak na dobrą sprawę 8 km jedzie się taką drogą szutrowa, to można by powiedzieć, że szutrowa, tak? Taka totalnie polna droga przez 8 km, więc jest wyzwanie na pewno w porze mokrej. No dobra, my podążamy tą ścieżką gdzieś w dziczy do naszego parkingu i jedziemy na Lonely Beach. Pokażę Wam jeszcze tylko ten parking, tam gdzie zostawiliśmy motory. Tak sobie idziemy tą drogą. A tutaj taka przygoda. Pani prowadzi bawoły wodne. One się nazwy straszyły, my ich. Ale byki. No powiem Wam, że jakbym szedł nocą tutaj, jeśli by mnie coś takiego spotkało, to chyba musiałbym zmieniać spodenki.
Oła. No właśnie tutaj zostawiliśmy nasz motor pod taką wiatką. O, tam gdzieś stoi za mną. A tutaj idziemy. Teraz weźmiemy coś do pciało. Zobaczcie, to są nerkowce. To co wy tak lubicie, to są właśnie nerkowce. A my sobie weźmiemy dwie kambudije i za parking zapłacimy. How much? $2. $1. Okej. Parking, okej. Okej. Przy pagodzie skręciliśmy na w stronę plaży. Myśleliśmy, że to jest plaża, o tak. Natomiast to jest molo, które widzieliście wcześniej. Tam jest ta knajpa, do której przyjechaliśmy. To jest ta wioska rybacka, co nie było obsługi. Co piliśmy szwepca, nie wiem czy pamiętacie. I tam za tym jest też ten pensjonat 71. A z tej strony z kolei są te prywatne wyspy. Dwie. I tam jest ten resort Palm Beach, tego Holendra, z którym się już poznaliśmy, z którym też mieliśmy okazję wypić piwo i pogadać. I tu jest taka totalnie dzika, dzika plażyczka. Tu nikogo nie ma dosłownie, jest jakiś chłopak tylko z dziewczyną i nikogo nie ma. Fajny klimat, powiem wam, że wyspa jako wyspa. Tak na max 5 dni dla nas, jeżeli mielibyśmy leżeć, tak? Natomiast my już w sumie trzeci dzień ją trochę eksplorujemy. I tak, żeby ją całkowicie zjechać, objechać, zeksplorować, to pewnie byście potrzebowali z tydzień motorem. Ale to tak tam, gdzie są drogi. Natomiast tak jakbyście chcieli ją tak solidnie gdzieś poeksplorować, chodzić na jakieś hajki i tego typu rzeczy z namiotem, z namiotem to może przesada, z hamakiem. No to nawet z 2 tygodnie można by się było bujać. Całkiem sympatycznie, można się zrelaksować. Daje radę wyspa, naprawdę. Zobaczcie sami. Jak schodzicie z tego pomostu, który przed chwilą wam pokazywałem, jest taki resort, ale chyba jest opuszczony, chyba gdzieś musiał podczas pandemii dostać mocno po uszach. Nazywa się Korong Suite Resort, niby restauracja i bar jest, są jakieś takie bungalowy, ale żadnego życia tam nie widać. No i jest pełno śmieci, jest bałagan, więc chyba po prostu to padło. Dobra, nie będę wchodził pod palmy, bo można dostać kokosem w głowę. A to znaczy do najprzyjemniejszych rzeczy nie należy. Coś wam pokażę, tylko motor przejedzie, bo będzie mi hałasował. A jedź, chłopaku. Jedziemy sobie, jedziemy od strony Golden Beach. No i tradycyjnie, jak nie wiemy gdzie jechać, to się na skrzyżowaniu zatrzymujemy, żeby zobaczyć, sprawdzić mapę, nie? I teraz zobaczcie. Widzicie fryzjera? Barber na skrzyżowaniu drogi. Barber na skrzyżowaniu drogi normalnie w takim baraku, nie? I obok sklep i bar i gościu. Można pracować? Można. Pozdrowienia dla wszystkich z sanepidu. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.